Ej, kochani, obiecałam, że się spotkamy w piątek. W piątek niestety nie wyszło. Jest, kochani, sobota po południu, bo wiecie, pozdrawiam Stanisława. Stanisław to jest mój kolega tutaj, pszczelarz z okolicy. I powiem wam, to jest taka anegdota, która już trwa kilka lat. Za każdym razem, kiedy powiem, że mam dzień wolnego albo biorę sobie urlop, bo idę do pszczół, bo mam ważną pracę, to wiadomo, że leje. I kiedy Stanisław nieraz chce iść do pszczół i chce sobie pożartować, to dzwoni do mnie i pyta się: Ania, masz wolne? Bo chce iść do pszczół, a nie wiem, czy będzie lało. I tak też było właśnie. Dzisiaj miałam mieć cały dzień do pszczół, kochani, rano po prostu wiatry, zimno, chmury, to takie ciężkie z każdej strony, no po prostu nie szło iść. Oczywiście dopiero jak utrwało ponad pół dnia, można zaglądnąć do pszczół, więc to, żebym nie miała czasem zaległości, no to właśnie trzeba się przyspieszyć. Kończę z anegdotą, ale pozdrawiam cię, Stanisław. Kochani, korygujemy gniazda, oddajemy ramki po miodobraniu, korygujemy gniazda na razie do pobudzania matek do czerwienia. Nie do izolacji jeszcze, ale przygotowujemy już pod izolację, tak żeby później tylko wyciągnąć to, co jest nam zbędne, a gniazdo zostanie ułożone. Jak ja to robię? Pamiętajcie, to jak ja robię, to nie znaczy, że wy będziecie robić dokładnie tak samo. Bo ja na każdej pasiece, na każdym ulu dostosowywuję to, co mogę, do siły rodziny, do tego, co tutaj mam na tej pasiece, do ilości pszczół, do tego, czy to jest miodna pszczoła, czy to jest rodna pszczoła. Ja muszę poznać tą rodzinę i dopiero do tego dostosowuję, jak to gniazdo będzie ułożone. Ale taka zasada jest zawsze, której się trzymamy wszędzie. Nieważne, jakie duże, ale ważne ułożenie tego gniazda i jakie ramki zostawiamy do zimowli. Więc żeby nie przeciągać, bo kochani, spóźniona jestem, szybko wam pokażę na jednym przykładzie, ale tych przykładów wam prześlę kilka, żebyście też wiedzieli mniej więcej, jak to robię na mniejszych ulach, na większych ulach, na odkładach, jak pobudzam w tym momencie do reszty. Dzisiaj za dużo tego nie będę miała, bo naprawdę jest późno, jutro będę siedzieć po prostu na pasiece i dalej robić, żeby się wyrobić, żeby wreszcie zacząć pobudzanie porządne matek, bo już jestem spóźniona ponad tydzień, kochani, z tym wszystkim. Przeważnie po 15 lipca ja już jestem na całego rozkręcona, a tutaj już jest po 20, a ja jeszcze nie. Kochani, jako pierwsza na dole. U mnie będzie w tym momencie na tej pasiece, na tym ulu ułożenie kominowe, czyli układam ramka i ramka. Oceniając wielkość rodziny, kochani, na pewno zostawię tutaj 16 ramek, więc będzie 8 i 8 u góry. Zależy mi na tym, żeby na dole już ułożyć poduszkę powietrzną, bo u góry będzie matka izolowana później, a u góry ułożę gniazdo i docelowo te ramki pójdą mi wszystkie do zimowli, a tylko boczne i dolne powyciągam w późniejszym terminie, jak już będę szukać matki do izolacji. I już wam mówię, co dalej. Kochani, jako pierwsza na dole. Ramka, kochani, ciepła. Ona jest z pierzgą, jest z larwami tutaj otwartymi, troszkę czerwiu na wygryzieniu i reszta larwy otwarte. Dlaczego ciepła? Ona jest troszeczkę ciemnawa, prawidłowo mogłabym się już jej pozbyć, ale szkoda mi tej ramki ze względu na to, że tu jest dość dużo pierzgi z jednej i z drugiej strony, więc ta rameczka, kochani, pójdzie jako dolna ramka do poduszki powietrznej. Ona mi zostanie do wiosny, a dopiero w przyszłym roku na wiosnę ją po pierwszym miodobraniu pewnie wycofam. I ona sobie ładnie tutaj siada, kochani. Później, w drugiej kolejności, tak samo rameczka z pierzgą, mniej więcej tej samej, tego samego koloru, idzie do poduszki powietrznej na dół. Sio. Następna rameczka, kochani. Na razie układamy dół. Czerw zasklepiony. Rameczka też ciepła. Jeszcze może być spokojnie do gniazda wiosennego, ale tylko do poduszki powietrznej. Nie chcę jej wkłaść już do typowego gniazda, w którym matka u góry będzie na wiosnę. Idzie w poduszkę powietrzną. Kochani, tu mam rameczkę, która fajnie by jakby poszła w gniazdo do góry. Ze względu na to, że tutaj mam dość dużą ilość pokarmu. Część z tego pokarmu to jest niestety spać. Ta rodzina nie jest dostosowana do zimowli, do spadzi. A mam jeszcze tutaj czerw, którym się wygryza i jajeczka. Nie mogę jej wsadzić do wirowania, bo wiecie, z czerwiem zasada jest, nigdy nie wirujemy. Więc muszę ją sobie po prostu wykombinować tak, żeby mi po prostu ten pokarm wykorzystały, ten miód spożytkowały jeszcze przed zimą, bo nie chcę, żeby w razie czego, jakbym gdzieś pomyliła później tą ramkę,
weszła mi ta ramka ze spadzią do zimowni, więc wkładam sobie ją na dół, ze względu na to, że częściowo sobie ją odklepię. Czekajcie, muszę sobie to jakoś zrzucić pszczoły. Pamiętajcie, pszczoły lądują miękko, nic się im nie dzieje, że je tak dajemy. Pokarm sobie delikatnie, kochani, czekajcie, bo nie wiem, czy to widać, delikatnie dłutkiem sobie po prostu bierzemy. Tu mi się pszczoły wygryzają i z drugiej strony to samo sobie zrobię. Przepraszam, muszę położyć rameczkę, będzie mi to szybciej, ale Wam powiedziałam, o co chodzi. Poliżemy sobie dłutkiem. Chodzi mi o to, żeby pszczoły mi jak najszybciej wybrały ten pokarm i spożytkowały go jeszcze przed zimą. A daję tą rameczkę na dół ze względu na to, że układam gniazdo u góry. One nie lubią pokarmu za bardzo u dołu. Będą chciały odkładać od góry, więc będą go wyjadać. Ja go otworzyłam, więc będzie im się chciało go wyjadać. Będą karmić mi larwy dołem, tam gdzie są jeszcze ten czerw, który układam w tych rameczkach w poduszce powietrznej. I mniej więcej tą rameczkę, kochani, wkładam. Aha, tutaj mam jeszcze, chciałam Wam pokazać. Jak macie takie, takie wiecie, otwarte dekielki, takie podniesione, to znaczy, że tędy przeszła Wam motylica. Sprawdźcie, czy tam gdzieś nie ma za dużo tej motylicy. Wyczyśćcie szufladki, posprawdzajcie, co trzeba posprawdzać. To jest normalna rzecz, że motylica jest w ulu, ale szkoda, żeby nam większe ilości uszkadzała czerwiu, bo to nawet nieładnie wygląda, ale sprawdzajcie sobie. Następna rameczka, pani. Ta rameczka jest na pewno do wycofania. Jest za ciemna, żebym szła do zimowli i za ciemna, żeby mi szła nawet w poduszkę powietrzną. W tym roku ją muszę wycofać, więc ją sobie kładę na boku na razie. Tu mamy cztery rameczki. Sprawdzajmy następną. Siomi stąd. Kochani, ta rameczka, czekajcie, muszę się przyglądnąć. Też jest za ciemna. Tej rameczki nie chcę włożyć w kłąb zimowy, ani w poduszkę powietrzną przy izolacji matki. Ta jest w miarę, kochani. Tu jeszcze są jasne. Troszeczkę ciemna jest dołem tutaj, gdzie jest serduszko, gdzie jest było więcej czerwienia, ale mamy komórki z pierzgą pomiędzy, więc spokojnie mogę ją jeszcze w tym momencie dać na dół. Pszczoły mi wyjedzą, jak będzie matka teraz pobudzana, będą wybierać mi tą pierzgę, więc może się zdarzyć tak, że mi wyjedzą tą pierzgę i sobie ją wycofam, nie będzie chodziła później w izolację matki, ale na razie może służyć sobie spokojnie. Siomnie. Kochani, następna. Tutaj mamy co? Tą mamy ciemną. Tutaj, kochani, rameczka, która jest, dla mnie może iść jeszcze w poduszkę powietrzną, jest tutaj pierzga. Ze względu tylko i wyłącznie na to, że jest tutaj ta pierzga, chciałabym, żeby wyjadły. Spróbujemy ją wsadzić w poduszkę powietrzną na dole. Mamy 2, 4, 6. Następna. Czerw i pierzga, kochani. I z drugiej strony mam dokładnie to samo. Czerw i pierzga. Jest dla mnie za ciemna ta rameczka. Nie chcę, żeby mi wchodziła ani w poduszkę powietrzną na zimę, ani w gniazdo. Dlatego sobie daję ją z samego kraja. One pójdą w pierwszej kolejności. Jeszcze matka mi tu przeczerwi, ale jak będę robiła korektę do izolacji matki, na 100% te rameczki stąd wyrzucam. 2, 4, 6, 7. I któraś tu jeszcze była taka ciemniejsza. Ta była ciemniejsza. To jest rameczka ósma, kochani. I dół mam zrobiony. Później, kochani, na 100% pójdą mi stąd minimum 4-5 ramek do izolacji. Zależy, ile pszczół mi wejdzie w kłąb zimowy. I dopiero będziemy układać i korygować w późniejszym terminie. Tu, kochani, idę po zatwór. Daję sobie zatwór, bo przy podkarmianiu lubią mi budować jeszcze dziką zabudowę, a jak się rozczerwi matka, chciałabym jeszcze, jakby mi faktycznie wyjadły tą pierzgę, zamienić tutaj na węzeł, więc chciałabym, żeby później jeszcze w razie czego mi tu odbudowywały, a tak to sobie tylko podmienię rameczki, jak będę widziała, że wszystko idzie w dobrej kolejności. Kochani, drugi korek. Układamy teraz górę, czyli gniazdo. Czekajcie, bo tu mi pancereczki sobie weszły. Idźcie, idźcie, idźcie stąd. Idzie. Coś mi się zahaczyło. Pani góra. Tu jest najważniejsza rzecz ze względu na to, że tutaj układam gniazdo, które będę chciała, żeby mi zalewały i schodziła, żeby królowa w dół. Więc sobie układam 8 rameczek. Na pewno wszystkie w większości będą jasne, które są już zaczęte w przeczerwieniu, ale będzie matka chciała je jeszcze raz przeczerwić.
I w tym momencie będą mi też zalewały górę wianuszki. Czekajcie, tu mam tą. Ta jest też dobra. To jest, kochani, rameczka, którą chciałam Wam pokazać. Tu jest największa ilość pierzgi na tej rameczce. To na pewno pójdzie na kraj gniazda u góry. I tutaj nie powinny mi wyjeść tej pierzgi, ale może się tak zdarzyć, że będą chciały. Ale to zobaczymy. Mam nadzieję, że troszkę mi przyleją syropem. Pani, to są jedne z najlepszych ramek, jeżeli chodzi o kolorystykę i o zawartość na wiosnę. Z jednej strony jest dość duża ilość pierzgi, z drugiej strony tej pierzgi jest bardzo mało. Jest to ciepła ramka. Matka na wiosnę, jeżeli jej taką ramkę dajemy na skraj kłębu, bardzo chętnie w niej zaczerwi. To są jedne z najfajniejszych ramek do poszerzania wiosennego pszczół. To jest na 100%, która zostaje mi na górze i przy korekcie ona będzie przesunięta blisko kłębu. Tutaj mamy jeszcze jedną rameczkę. Muszę sprawdzić, co to jest za rameczka. Tu też była pierzga i czerw. To jest troszeczkę ciemna ramka, kochani. Ją bym chciała w pierwszej kolejności przy ścieśnieniu gniazda jednak nie dawać w kłąb zimowy. I mniej więcej zrobimy to tak. 2, 4, 6. I już przyniesiemy tu dwie rameczki, które nie będą wchodziły pewnie, albo może wejdą w kłąb zimowy. Zaraz przyniosę. Kochani, rameczki po miodobraniu. Soczyste, pachnące, po prostu kochają to. To jest najlepsza rameczka, jaką mogą mieć. One momentalnie ją będą czyścić, będą chciały wprowadzić, żeby tutaj królowa nam weszła i zaczerwiła, więc ja ją wkładam w środek gniazda do zimowli. One mają tutaj, gdzie matkę trzymać. To pewnie do jutra, albo pewnie jeszcze nawet dzisiaj, bo przy tej ilości rodziny to jeszcze dzisiaj będzie wszystko naprawione. Widzicie, popatrzcie się, one się już rzucają i już tu jest, wiecie, ta trąbka i wsysają wszystko, co tylko możliwe. Więc mamy tutaj ładnie ułożone gniazdo ze świeżymi rameczkami. Dociskam sobie, czekajcie, bo tutaj znowu jest jakaś nadgorliwa, która mi siedzi. Dociskamy sobie, kochani, mamy 2, 4, 6, 8. Na 16 ramkach jest ułożone to gniazdo. Mamy czas, kochani, teraz mamy czyszczenie tak samo. Wszystkie prace, które mamy zaległe, to w tym momencie właśnie to robimy. Pozyskiwanie propolisu, kochani. Jak pozyskujecie propolis, to właśnie ten propolis tutaj na kraju, to już jest jeden z najlepszych propolisów. Tu już jest mieszanina wszystkiego. Możecie sobie to odczyścić, posprawdzać, posegregować. Dajcie do zamrażarki, żeby był twardszy. Wtedy można skruszyć jakieś trawki, jakieś skrzydełka tam pszczółek. Pamiętajcie, jeżeli to jest dla Was propolis, to nie przeszkadza. Możecie nalewkę propolisową robić z cząstkami pszczół, jeżeli tam są wklejone pszczoły. Na Ukrainie jest to dopuszczalne. Tam, pamiętajcie, jest jad pszczeli. Tam są różne środki, które też są wspomagające. Jak się to mówi? Ale odczyśćmy sobie tak, żebyśmy już mieli odczyszczony ul, tak jak należy. Później następne czyszczenie zrobimy jeszcze sobie pewnie bliżej jesieni. Wszystkie te propolisy tutaj ściągamy sobie, rameczki układamy. Mamy na to chwilę czasu, poświęćmy. Ja tutaj dzisiaj jestem troszeczkę dłużej z Wami, bo mogę sobie to zrobić, więc w razie czego będę miała to porobione. Ale to teraz mnie czeka bardzo intensywne. Myślę, że pracy mam na bardzo dużo dni. Niektóre jeszcze muszę powymieniać korpusy, jeszcze malowanie korpusów, kochani. Także naprawdę nie będzie mi się nudziło, ale teraz gniazda chcę mieć już gotowe, bo jak będę pobudzać matki, to wszystko ma być ułożone, kochani. Czyste, ułożone. I w tym momencie tak, czyścimy też sobie pajączki, pamiętajcie, w powałce. Już Wam pokażę, co dalej. Te boczki tutaj też możecie sobie schować, bo będą chciały coś tu budować. O, a tu mam jeszcze jedną rameczkę. Ajście mnie załatwiły. A skąd ta rameczka? Tu jeszcze jedna z czerwiem. No toście mnie na tacy załatwiły, ale to nic. Tu, kochani, zatwór, żeby oczywiście nie budowały dzikiej zabudowy. Tu mam jeszcze jedną rameczkę, kochani, ale tu mam jeszcze ten odkład z matką, którą chcę połączyć w tej rodzinie, więc ta rameczka po prostu pójdzie do tego odkładu. To będzie chwilowa korekta. Tu już mam ułożone gniazdo. To jest gniazdo do zimowli. Później tylko rozsunę. Izolator pójdzie w środek i te dwie rameczki na 100% zostaną wycofane, a może nawet trzy. Wszystko zależy. Później będziemy oceniać. Kochani,
tym momencie, przy takim ułożeniu gniazda, przy tej ilości pokarmu, gdzie tutaj jest niewielka ilość pokarmu, bo jest odwirowany miód, dostaną na 100% 5 litrów syropu 1:1 i nic się temu nie stanie. Za 3 dni myślę, że doleję im jeszcze 2 litry, bo to jest dalsza pasieka, na którą przyjeżdżam, to jest wędrowna pasieka, którą przywożę. I później w przyszłym tygodniu chciałabym zrobić korektę, zobaczyć, jak to wygląda, ile jest pokarmu, ile odłożyły do wianuszka. Jeżeli będą takie ochłodzenia, jak dzisiaj były, to wiadomo, że tego pokarmu trzeba będzie dawać jeszcze więcej. Tak więc mam nadzieję, że wszystko Wam powiedziałam, jeżeli chodzi o tę korektę. Czekajcie, resztę ramek, kochani, to jakie ramki wycofujemy, jakie coś, będę Wam pokazywać na przykładzie innych uli. To tutaj miejcie wyrozumiałość, nie jestem w stanie zawsze odpisać na wiadomość, bo jednak to schodzi troszeczkę czasu, a ja też pracuję. Więc jeżeli będę jakieś ramki wycofywać na bieżąco, któreś mi nie będą pasować, będą niefajne, to kochani, takie wszystko Wam będę pokazywać na danym przykładzie. Na przykład, jeżeli macie dużo czerwiu, to jest ramka pracy. Pamiętajcie, zawsze sobie zaznaczcie tę ramkę pracy. Jak macie w ramce dużo czerwiu, na przykład trutowego, nieważne, że tu macie pięknie odbudowaną, ale tu macie takie poletka z czerwiem trutowym, takie ramki do zimowli nie wkładamy. To od razu Wam mówię, wycofujemy i wyciągamy też już z gniazd, kochani, ramki pracy. To było po prostu włożona, żeby mi nie budowały ramki, więc to jest ramka włożona. Ale kochani, też jeżeli macie takie ramki z czerwiem trutowym przeczerwione, to pamiętajcie, że to jest jedna z najlepszych pułapek na wiosnę na waroa. Ze względu na to, że nasza waroa bardzo lubi przeczerwioną, cieplejszą ramkę i jeżeli ja włożę na wiosnę, jak będę widziała, że już pierwsze trutnie będą puszczane, ja sobie włożę tą rameczkę zaraz na kraj, kochani, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że waroa mi się skupi w tej rameczce i tą rameczkę po prostu po zasklepieniu sobie wyrzucę, a w tym momencie jest bardzo cenna, zostaje ze mną na za rok. Ale żebym wiedziała, że to jest z tego ula, to idzie, kochani, za zatwór. A czekajcie, jeszcze Wam pokażę jedno. Tutaj, kochani, pamiętajcie, to ja mam akurat właśnie ten odkład, bo matka mi się oblatywała na górze tego ula. Ja po prostu tylko ściągam powałkę, w tym momencie były inaczej wlotki ułożone, ale matka tam już pięknie zaczerwiona i chcę je połączyć, ale teraz jest też czas, kochani, kiedy wyciągamy pajączki, czyścimy pajączki. Ja mam akurat pajączki do wymiany, więc ja je później biorę sobie do domu, czyszczę tak, żeby były czyściutkie i sobie jadę na następną pasiekę. Ale w tym momencie czyścimy dokładnie pajączki z propolisu. Ze względu na to, że zaczynamy pszczoły dokarmiać. I tu jest właśnie taki problem, że jak zaczynamy pszczoły dokarmiać, czekajcie, bo mi tutaj dekielek, żeby nie spadł, kochani, one potrzebują wentylacji. I jeżeli chodzi o wentylację przy odparowywaniu pokarmu, gdzie już zaczynamy mieć nocki chłodnawe, pamiętajmy, my im też pomożemy, jeżeli będą dobre wentylacje w ulu. Ale jeżeli będziemy widzieć na przykład, że one nam kitują tą wentylację, czekajcie, tu mam chyba jeszcze jedną, trochę inną, o widzicie, tu mam tą drancie motylicę. Jak będziemy widzieć, jak nam kitują, to kochani, zawsze sobie wtedy wyczyśćmy tą wentylację, ale sobie obliczmy, że na przykład tutaj mamy to o 1/3 najprawdopodobniej mniej wietrzenia. One nie chciały aż takiego przeciągu. Więc jak my sobie to odczyścimy, kochani, to zostawiamy im o 1/3 mniej i sprawdzamy, czy kitują. Jeżeli nie będą kitować, możemy im troszeczkę otworzyć i sprawdzić, czy nam gdzieś będą kitować, czy nie. Jak nie będą, zostawiamy im wtedy na takiej odległości. Jeżeli będą kitować, to znaczy, że mają za dużo przestrzeni, za dużo huraganu. Wiecie, tam hula wiatr, tam mamy wlotek, tam mamy tutaj przejście, tu mamy jeszcze jakieś tunele, one sobie mostkują. Pamiętajcie, u nich to jest inaczej troszeczkę. To tak jak my okna otwieramy w domu i nieraz mamy ten przeciąg, że jest, nieraz tego przeciągu nie ma. Sprawdzamy, jak bardzo nam kitują. Jak nam bardziej będą kitować, to po prostu wyczyśćmy znowu i zamknijmy im na połowę. I będziemy wiedzieć, że teraz już im pasuje. I tyle. Teraz już kończę na pewno. Do zobaczenia przy innym ulu. Ale nie obiecuję, że dzisiaj.